Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i w dzisiejszym odcinku polecimy sobie samolotem Bombardier CRJ, tak, z rodziny samolotów Bombardier CRJ. Także dawno nie było lotu, ostatnio was zanudzałem technicznymi aspektami Flight Geara, więc dzisiaj sobie polecimy. Dlaczego Bombardier? No tak, tutaj też jeden z moich widzów zasugerował mi ten samolot, więc rzeczywiście pomyślałem, czemu nie, możemy sobie wykonać lot tym samolotem i zobaczyć tutaj, jak on wygląda. Ja tutaj zainstalowałem sobie kilka wersji tego Bombardiera, no w sumie dwie, tak? Mamy tego Bombardiera dostępnego w oficjalnym hangarze i tutaj mam tą wersję też zainstalowaną. Tu można sobie to po prostu pobrać bezpośrednio z launchera, ale też zainstalowałem sobie tego Bombardiera z GitHuba. Tu jest adres, tak, skąd można to pobrać. I tu jest ostatni commit, miał miejsce w październiku, 2 października 2021 roku, więc już troszkę dawno temu, więc od jakiegoś już czasu ten samolot nie jest aktualizowany, ale mam wrażenie, że tutaj na GitHubie oczywiście mamy nowszą wersję niż tą w hangarze. Tak dokładnie tego nie sprawdzałem, ale tak podejrzewam ze względu na pewne niedziałające rzeczy, które tutaj uświadczyłem przy instalacji tego oficjalnego samolotu z hangaru. Więc tak ci tutaj prezentuję ten samolot, no ikonkę ma taką samą, ale rozróżnić można to po tym, że wersja z oficjalnego hangaru ma tutaj przycisk odinstaluj, a ta wersja z GitHuba, no tego przycisku nie ma i mi się też rozdwaja na aż trzy pozycje, bo tak, mamy tutaj First Officer, to jest właśnie wersja do lotu przy współdzielonym kokpicie. Jeżeli chcemy dołączyć do innego pilota, który lata też tym samolotem, to możemy wybrać sobie tą wersję First Officer. A tu mamy jeszcze wersję dla modelu lotu JSB Sim, ale co ciekawe, tu też jest wersja dla JSB Sim. Czym to się różni? No tak, wersją się różni. Tu mamy 700, a tu mamy wersję 900. Ale JSB Sim mam wrażenie, że jest tutaj troszkę testowy i jeszcze nie do końca może prawidłowy, dlatego ja sobie wybiorę wersję, że tak powiem, standardową, czyli opartą na modelu dynamiki lotu Yet Another Sim. Tu akurat nie jest to napisane, ale sprawdziłem, że rzeczywiście te inne wersje nie JSB Sim, to są właśnie z Yet Another Sim. Czyli można powiedzieć troszkę gorszego modelu dynamiki lotu, ale myślę, że bardziej sprawdzonego i przetestowanego. Więc tutaj też widzimy, że mamy wiele wersji do wyboru tego samolotu. Mamy wersję 700, mamy wersję 900, do tego jeszcze jest LR i ER. To jak nie mam jest long range, a to może extended range czy coś takiego, czyli rozszerzony zasięg i długi zasięg. No chodzi o to, że te wersje LR i ER mają po prostu rozszerzony zasięg, bo zabierają więcej paliwa i tak dalej, tak? Po prostu mogą latać dalej. No i mam jeszcze wersję 1000 i jeszcze wersję Eurolight, nawet nie wiem czym dokładnie jest ta wersja. Ale ogólnie chodzi o to, że im większy numerek, tym ten samolot jest większy, czyli może zabrać więcej paliwa, może zabrać więcej pasażerów, ale tym samym jest większy, czyli ma dłuższy kadłub, większą rozpiętość skrzydeł i tak dalej, więc tutaj kto co woli. Ja sobie wybiorę wersję podstawową, czyli 700. Tu jeszcze mamy w nawiasie with tutorials, tak? Czyli możemy sobie wybrać wersję, w której zawarty jest tutorial, taki samouczek, gdzie możemy sobie tam przejść parę samouczków i zobaczyć, jak obsługiwać ten samolot. No dobrze, ja sobie wezmę tą 700. No i teraz tak, skąd sobie polecimy, lokalizacja. Ja tu już mam wybrane lotnisko w Vancouver. Tak, bo to jest samolot produkcji kanadyjskiej, więc wystartujemy sobie z Kanady i polecimy sobie do Portland. Także dwa duże lotniska międzynarodowe. Środowisko, no idzie zima, więc wybrałem sobie też już teksturki tutaj zimowe. Zamiast letnich wystartujemy sobie o poranku. Rzeczywista pogoda, no i lećmy. I jesteśmy wczytani w symulatorze na lotnisku w Vancouver i tak oto w sumie trzema okienkami wita nas ten symulator. Tutaj akurat tyle fajnie, że otwiera nam się od razu okno do właśnie paliwa, no bo właśnie na dzień dobry warto zatankować samolot tak wedle naszego tutaj lotu. Także ja tutaj sobie już na online flight planner tutaj trasę już wpisałem z Vancouver do Portland. No robię tylko po to, żeby właśnie sprawdzić, jaki tu jest załadunek paliwa. 6800
800 funtów około. Także tyle mniej więcej sobie ustawmy. W tej chwili mam 4100. Damy sobie lewy zbiornik. Prawy zbiornik. Dobrze, jeszcze trochę. No, ciężko mi to operować. Dobrze. No, jeszcze trochę. 6600. O. Teraz mniej więcej będzie ok. Centralny zbiornik. Tak, tutaj mamy w kadłubie między skrzydłami. Mamy zbiornik na lewym skrzydle i prawym skrzydle. No i załadunek tutaj. Ciężar załogi. Ciężar tutaj pasażerów. Możemy sobie ustawić też troszkę. Tak, ciężar bagaży. Tutaj głównego i na rufie. No i dobrze, mamy podsumowanie. Tutaj waga, masa całkowita 60 tysięcy funtów i ważne jest, żeby sobie sprawdzić, czy nie przekraczamy maksymalnej wagi startowej. Nie przekraczamy, bo ona wynosi 72 750 funty i też możemy zobaczyć sobie masa maksymalna do lądowania. To jest 67 tysięcy, więc nawet z takim obciążeniem, jak mam obecnie, mógłbym lądować. Oczywiście jeszcze i tak spalimy paliwo, więc ta masa nam spadnie i bardzo dobrze. Ok, samolot zatankowany i tu mam jeszcze okienko takie powitalne. Mamy help, który nam tutaj pokazuje skróty klawiszowe. Warto wiedzieć, że Ctrl-Delete może się to przydać. To jest uzbrojenie ciągu wstecznego tutaj podczas lądowania. Podejścia do lądowania musimy sobie uzbroić. Oczywiście można to też zrobić tymi przełącznikami. Ale jeżeli nie chcę tutaj ruszać kamerą, wystarczy zrobić Ctrl-Delete i to też sobie uzbrajamy. A mówię też o tym dlatego, że później trzeba, ważne jest, żeby właśnie tak, żeby nam zadziałał przycisk Delete jako ciąg wsteczny, no to musimy najpierw mieć uzbrojony ciąg wsteczny, więc musimy dać najpierw Ctrl-Delete, a później dopiero Delete. Dobrze, mamy tu dużo tekstów, jeżeli chodzi o ruch lotniczy, bo mam włączony. Ok, takie też ciekawostki, jeżeli chodzi o klawisze, to jest klawisz R i F, gdzie możemy sobie właśnie klawiszem R przesunąć kamerę do przodu, a F do tyłu. I tu możemy sobie nawet wycofać się całkiem do tyłu, aż przejść sobie do kabiny pasażerów, która jest w sumie nawet wymodelowana. Także takie tutaj są specyficzne klawisze dla tego samolotu zaprojektowane. No jest mnóstwo tych innych klawiszy, nie będę tu wszystkich pokazywał. Mamy też prędkości podane i prędkości do klap, także mamy tu taki szybki help. Co też ciekawe, ten help szybki można sobie otworzyć tutaj. Jak klikniemy sobie, mamy kolumnę sterową. Może jeszcze przesunę trochę. O, możemy sobie też kliknąć tutaj na tą checklistę na kolumnie sterowej i też nam się włącza ten help. Co ciekawe, włącza się ten help, a nie checklista. Może checklista się powinna włączyć. No ale tak sobie zaprojektowali to autorzy tego samolotu. Tu mamy checklistę, szybki skrócik i mam też tutoriale, właśnie to jest opcja samolotu z tutorialami. Tu rzeczywiście możemy sobie przez te całe checklisty przejść jako samouczek. No i mamy dokumentację, tu nam się otwiera przeglądarka i rzeczywiście mamy w przeglądarce jako stronę HTML-ową tak napisaną dokumentację do tego samolotu, chociaż no samolot nie jest aż tak bardzo rozbudowany, jak mógłby być w rzeczywistości, jak jest, więc nie wszystkie systemy i nie wszystko jest odwzorowane, ale też możemy sobie poczytać, jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak tutaj to wszystko wygląda. Dobra. To zamknijmy. No i mamy zgłaszanie błędów, to nie będę tego robił. Jest jeszcze okienko do ekranu tutaj ACAS, ale to sobie zobaczymy później, to jest ten ekran. Także ja tutaj... A zobaczmy sobie jeszcze, jak wygląda na zewnątrz. Tak, tu już mam wybrane malowanie United Express. To jest linia lotnicza, jak ja mam ze Stanów Zjednoczonych, która tutaj będzie obsługiwała ten lot z Vancouver do Portland. Pogoda widzę nie najgorsza, jest dużo chmur, ale widoczność wygląda na dosyć dobrą nawet. No, wyczytał mi się też budynek teraz hangaru, to jest budynek z OpenStreetMap, jak nie mam, bo to nie jest specyficzny budynek specjalnie zaprojektowany pod to lotnisko, bo lotnisko jest domyślne, nie mam tutaj żadnej scenerii doinstalowanej, więc tak to wygląda. No i mamy, jeżeli chodzi o samolot, mamy otwierane drzwi, domyślnie są te drzwi otwarte, jak damy Ctrl-C, mamy jeszcze drzwi bagażowe, to też możemy sobie je potwierać i pozamykać. Także są drzwi. Dobra, wsiadamy do kokpitu i zobaczmy sobie
co mamy tu ciekawego na dzień dobry do pokazania. Fajnie wyglądają failursy, jeżeli chodzi o pożar silnika. A dobra, pokażę wam. To tylko jest jeden problem. Jak sobie włączymy te failursy pożaru silnika, jednego i drugiego, to nie znalazłem sposobności, żeby przywrócić te silniki do działania. Fajnie wygląda ten efekt pożaru. Muszę przyznać. Także całkiem fajnie to zrobili. Jeszcze APU możemy odpalić. Znaczy odpalić, jako pożar wskazać. Czy tu będzie też ogień? Tak, też mamy ogień z APU. No tylko jest teraz taki feler, że nie wiem za bardzo, jak przywrócić te silniki do działania, bo zwyczajne odznaczenie pożaru nie pomaga. I no ja tutaj zrobię sobie restart tego symulatora. No ale mamy tak, mamy też tutaj odwróconą logikę z kolei, bo tu mamy teraz zaznaczone checkboxy, które mówią, że system działa. Żeby go zepsuć, to musimy to odznaczyć. Tak samo mamy tutaj możliwość zepsucia hydrauliki, także jest sporo tych checkboxów, jeżeli chodzi o popsucie sobie samolotu. No dobrze, ja się zrestartuję. A, no dobra, jestem ponownie. Muszę znowu sobie paliwo ustawić. Dajmy tak, jak mniej więcej było. 3400 może i tu też 3400. Dobra. Dobra, to zamykamy i wykonajmy sobie odpalanie samolotu. A zróbmy sobie z checklisty. Checklistę sobie włączmy i... OK, parking brake jest włączony, mamy na zielono, ale tutaj właśnie no, w tym samolocie nie mamy wymodelowanej dźwigni. Tu powinna być mniej więcej w tym miejscu tak dźwignia do hamulca postojowego, więc musimy się tutaj posłużyć Shift B klawiszem i to jest ważne, że no, tylko skrótem klawiszowym tutaj operujemy hamulcem postojowym. OK, landing gear, tutaj dźwignia jest w dole, OK. Throttle jest cut off, tak, tutaj widzimy, że jest w pozycji cut-off, czyli odcięte paliwo, tak, czyli paliwo nie będzie dopływać do silników. Dalej mamy włączenie baterii. Tu może tego nie widać, ale jeszcze sobie włączę oświetlenie. I tu mamy przełącznik baterii. Jeszcze dostaliśmy powiadomienie doors, tak, przypomnienie, że drzwi są otwarte, bardzo dobrze. Dalej mamy ground power, czyli zasilanie zewnętrzne. Tutaj z tym przełączniczkiem sobie włączamy i mamy in-use, tak? Używamy teraz zasilania zewnętrznego. No możemy włączyć jakieś tutaj sobie światła, no ja właśnie już z jednego skorzystałem, światła wewnętrzne możemy sobie ustawić samolotu. Tutaj mamy jeszcze pokrętła, może teraz wyłączę to światło, żeby było może coś widać lepiej. Możemy sobie użyć tego pokrętła, aha, to jest jasność wyświetlaczy, tu mamy jasność podpisów, tu mamy jakieś światło flut, ale nie widzę efektu. I tu mamy jeszcze na centralnym piedestale też dostępne akurat trzy pokrętła, nie cztery, czwarte jest nieaktywne. I tu też mamy jasność wyświetlaczy, tylko na piedestale i podświetlenia podpisów pod pokrętłami, przyciskami. A to jest też światło flut i ono tutaj się załącza, jak widać, podświetla nam trochę te MCDU, ale to nawet nie jest skalowane, tylko włącza i wyłącza. Dobra. Także tyle tutaj. Dalej mamy włączenie światła nawigacyjnego. Dajemy znać, że tutaj sobie operujemy w tym samolocie. Ilość paliwa sprawdzamy. Tu w sumie sobie sprawdzamy na ekranie, czy się zgadza ilość paliwa zatankowanego. No, może przybliżę, będzie tak lepiej nadwidać. 3160 kg. OK. Dalej mamy sygnalizację dla pasażerów. Tutaj mamy, żeby zapięli pasy, znaczy nie palili i zapięli pasy. OK, i cóż my to mamy dalej? OK, sprawdzamy sobie pogodę, ustawiamy altimeter, pozwolenie na lot i zamykamy drzwi i jesteśmy gotowi do kołowania. Znaczy do kołowania jeszcze nie, do procedury before taxi. Dobra. Także tak, sprawdźmy sobie, no ja tu Red Griffina nie mam dzisiaj, nie będę używał, sprawdźmy sobie pogodę. Tu mamy metar ciśnienia atmosferyczne jako altimeter 30-39, cala supertęci. Schowam sobie wolant, bo tu można go kliknąć i schować całą kolumnę. Tutaj mamy nasze ciśnienie, 30 ma być 39, jest 28. Tu mam przycisk baro i sobie nim kręcimy, żeby ustawić sobie żądane ciśnienie 30 i 39. Jeżeli chcemy się przełączyć na hektopaskale, bo byśmy latali w Europie, gdzie wtedy mamy w metarze hektopaskale, to wystarczy sobie tutaj przełączyć przełącznikiem właśnie na hektopaskale i to tak przełącznik na
hektopaskale i cale subkartęci. Dobrze, także tutaj mamy ustawione. Możemy sobie teraz zobaczyć jeszcze wiatr. Wiatr jest 90 stopni z kierunku, więc możemy zobaczyć mniej więcej, jak my tu wystartujemy, z którego pasa planowanie lotu. No i właśnie, użyjemy sobie planowania lotu, dlatego że tego okienka domyślnego z FlyGear, bo MCDU tutaj jest, ale nie działa za bardzo, tak? Mamy tutaj FlyPlan, to powinniśmy sobie wpisać, no nawet jest wpisany, ale tutaj wpisanie kodu ICAO i potwierdzenie, że chce się go tutaj wprowadzić, no po prostu nie działa, tak? Nie będę tego pokazywał, ale po prostu nie działa. Ja tutaj nie potrafię do tego MCDU niczego wpisać, więc na szczęście mamy dostępne okienka FlightGearowe i posłużę się nimi do ustawienia sobie planu lotu. Także nam wybrał. Tu mamy ósemkę prawy. Zobaczę, jak to wygląda na mapie, który tutaj pas będzie mi bliższy. Ósemka lewy wolę chyba, bo ósemka prawy to będziemy musieli tutaj szkałować. Wystartuję sobie z lewego. Startujmy sobie z lewego. I wybierzmy sobie jakiś seat. O, no ale to mamy tyle seatów, że aż się nie mieszczą. Niestety. Tutaj GUI tego FlightGeara jeszcze nie jest dopracowane i nie mogę się doczekać, kiedy w końcu zostanie zmienione, bo prace trwają już od iluś tam lat. Dobrze. Jakiś seat na południe by się nam przydał, bo Portland jest na południe. I cóż my tu mamy? No jest na południe. Okej. I lotnisko docelowe wpisujemy. To jest Portland lotnisko. To będzie Kilo Papa Delta X-Ray kod ICAO. Tabulatorem sobie potwierdzę. Tak, mamy Portland International. Zobaczmy sobie teraz na tym lotnisku pogodę. Czyli wybierz lotnisko. Jeszcze raz wpisujemy kod ICAO. Albo piszemy Portland. Zobaczmy, co on tu znajdzie. Tak, nawet nic znalazł na pierwszym miejscu. I tutaj mamy wiatr 180 i możemy zobaczyć mniej więcej, gdzie tu najlepiej wylądować. No myślę, że możemy wziąć sobie dziesiątkę, lewy albo prawy. Zobaczmy dziesiątkę, no dajmy prawy. Jest podejście ILS i są też SIDy, znaczy stary. Są też stary i zobaczmy, jak to będzie wyglądało, bo to jest taki zygzak nam się robi. Ok, jak to wygląda tutaj? Aha, tu będziemy mieli taki nawrót do wykonania. Zobaczmy inne podejścia, tu też z nawrotem. O, tutaj niezłe też, niezłe kombinacje. To południe to miałoby sens. O, może ten sobie wezmę. Tak, takie podejście sobie weźmy. Także dużo, dużo zakrętów będzie do wykonania. No i dobra, nawet nie będę chyba pośrednich punktów ustawiał, tylko po prostu tak sobie polecimy. I tak, prędkość, no ustawmy sobie 300, wysokość przelotowa, dajmy sobie może 30 tysięcy. Tutaj prędkość tego samolotu wynosi nawet chyba tam ponad 400 węzłów. To jest w machach będzie 0,74 macha, a jeżeli chodzi o górny pułap tego samolotu, to jest nawet 41 tysięcy stóp, więc nawet całkiem wysoko potrafi ten samolocik latać. Dobra. Mamy tutaj plan wybrany, dajemy teraz aktywuj, jest aktywowane, więc plan powinien być prowadzony i możemy też tutaj zobaczyć, że powinien być na Lex, tak, mamy wprowadzony nasz plan do MCDU. Dobra, chociaż z MCDU nie będę, no niestety tutaj korzystał za bardzo, chyba w ogóle, bo nawet radia nie będę ustawiał, bo też się nie da, więc radia też sobie ustawimy. Właśnie w tym okienkach GUI FlightGeara. I teraz tak, lądujemy, właśnie zapomniałem, gdzie lądujemy, na dziesiątce, ale chyba prawej. Tak, na dziesiątce prawej i
tutaj jest częstotliwość 110,5. Dajemy sobie wyposażenie radio. Dla nawi 1 wpiszmy sobie częstotliwość naszego ILS-a. Potwierdzamy jeszcze tutaj zamianę. Chociaż nie wiem, czy nie było właśnie tak wpisane. Dobra. My już mieliśmy wpisaną taką częstotliwość. Na to wygląda. Dobra, to jest zrobione. Plan tu jest zrobiony. Więc możemy się przygotować do wypychania, więc dajemy sobie jeszcze pomoc checklisty i przechodzimy na checklistę Engine Start. Ja tu sobie jeszcze może otworzę takie okienko, jest w widoku. Tu możemy się łatwo przełączać kamerą. Możemy też skoczyć sobie do pasażerów. A tu właśnie możemy sobie łatwo zobaczyć overhead panel. I tak, światło beacon. Tu mamy na dole, beacon jest. APU. Będziemy włączali sobie APU tutaj. Ja sobie włączę w okienku ten ekran, bo tu sobie... Tu mamy informację, że APU door są zamknięte, tak? Drzwi zamknięte od APU, więc najpierw robimy sobie, tutaj uruchamiamy ten przycisk. Potwierdzamy, że drzwi są otwarte, więc możemy teraz zrobić start, żeby wystartować APU. I musimy chwilkę poczekać. Tu widzimy wskazania APU, że się rozkręca. Więc wygląda wszystko OK. I APU is available, tak? Także to sprawdzamy. Też słychać, myślę, że słychać szum dostaliśmy od paków, bo tu automatycznie paki są włączone. I co ciekawe, dalej słychać szum, więc to chyba nie działa za bardzo. Ale paki mamy od razu włączone. Co ciekawe, też IRS-y są od razu włączone. Tu nawet nie ma przełączników tych IRS-ów, więc wiele rzeczy dostajemy jakby od razu gotowe, więc nie jest ten samolot aż tak bardzo dobrze oddany. Tu możemy zobaczyć też, jak działa ręczne sterowanie właśnie pobieraniem powietrza z, a to tak na marginesie, z właśnie z silników, tak, bo teraz mamy zawór na auto, czyli tu już automatyka sobie działa. Możemy dać close, to widzimy, że teraz zamknęliśmy zawór pobierania powietrza z silników, a tym samym nie mamy klimatyzacji ani tutaj utrzymywania ciśnienia teraz w kabinie. Mam też opcję manual, ręcznie, i ręcznie teraz zależy od tego pokrętła. Tutaj mamy wybrane, żeby popierać powietrze z obu silników naraz, ale możemy wskazać, że tylko z lewego, albo że tylko z prawego, albo że z APU, i teraz działa, tak? Teraz szum jest i bo powietrze jest, bo rzeczywiście APU nam działa, więc pobierane jest powietrze z APU, ale ja wrócę do automatyki. Dobrze, mamy auto. Włączamy dalej z checklisty, mamy włączenie sobie tutaj generatora APU, czyli prąd jest teraz pobierany z APU. Tu nam się tak odznaczyło to, że zasilanie z zewnątrz jest dalej dostępne, ale nie jest używane. Możemy to sobie odznaczyć, odkliknąć ten przycisk, bo żeby go po prostu wyłączyć. Tu widzimy na checklistie, że jest chyba błąd, bo nie potwierdza nam na zielono, że APU gen jest włączony, a powinno, ale to jest chyba błąd tylko na checklistie, więc się nie musimy tym przejmować. Dobrze, idziemy dalej. Bleedwell jest auto, ok, i parking brake jest set. Idziemy dalej, strona następna. Throttle dajemy w idle, czyli przepustnicę naszą. Zmienimy sobie widok pilota. Tak, czyli idziemy w idle, czyli mówimy, żeby no, paliwo mogło przepływać do silników. Tylko ja też widziałem tutaj inną procedurę odpalania, że najpierw odpalamy silniki, troszkę je rozkręcamy i dopiero później tak dajemy przepustnicę, żeby paliwo popłynęło i żeby silniki się dalej rozkręcały. Ale dobrze, ja zrobię tą instrukcję wedle flight gear. Tutaj mamy. Dobrze, mamy oba w idle. Jest na zielono, włączmy sobie teraz to okienko i idziemy na overhead panel. Włączamy pompę paliwową lewego silnika, będziemy najpierw lewy odpalać i włączamy tutaj start lewego silnika i rozkręca nam się N2-eczka. Ciśnienie oleju jeszcze nie rośnie, ale powinno to wszystko zacząć zaraz rosnąć. Dobrze, jest ciśnienie oleju, rośnie. Rozkręca się też N1, temperatura ITT też rośnie. Chociaż już stoi 40, dobra, pomału rośnie.
No i to też widzimy, jak tam ostrzeżenia znikają i bardzo dobrze. Właśnie, nie zamknąłem drzwi. Chyba ominąłem to w pre-flycie. Zróbmy to teraz. Czemu te widoki? Gdzie jest helikopter view? Tak, drzwi mam otwarte. Dobra, zamykamy drzwi. Tak przy okazji upewnijmy się na tym ekranie, że drzwi są, tak, jest wszystko na zielono. Tak, tu mamy przyciski do właśnie podmiany tego wyświetlacza na różne systemy. I to jest to samo, co tutaj właśnie te okienko na dole, które mamy zawsze otwarte. Fajnie jest mieć je pod ręką, żeby sobie tutaj łatwo przełączać. Dobra. Dam sobie tutaj statystykę. OK. I teraz odpalamy drugi silnik. Idziemy sobie na overhead panel i tak samo. Pompy włączone i starter prawego silnika. N2 się kręci dobrze. Także jesteśmy już tutaj. Tu jeszcze z tego co wiem, to powinniśmy włączyć sobie wcześniej hydraulikę. Tego nie było na checkliście, ale tutaj hydraulikę trzeba sobie wcześniej włączyć. Tą, jeżeli chodzi o podpis, już nie wiem jaki to jest podpis. 3A, ok. To powinniśmy sobie zawczasu włączyć. Dobra, także silniki pracują. Wygląda ok. Więc dalej mamy generatory włączamy, tak, dla silników. Tutaj lewego silnika prawego, czyli teraz prąd pobierany jest z silników, więc generator APU możemy wyłączyć i możemy też wyłączyć całe APU, czyli dajemy sobie ten power off i wskazania APU nam się nawet wyłączyły. Bardzo dobrze, dalej mamy before taxi. Teraz włączamy pompy hydrauliczne, wszystkie. No i tu dajemy w pozycję auto, tak? Do gry mamy on, że są zawsze włączone, a tu mamy automat. To automat będzie decydował, czy są włączone, czy nie, ale wystarczy dać automat. Nose wheel steering tutaj mamy na arm, czyli że jest uzbrojone koło przednie, sterowanie przednim kołem i tutaj jest po lewej stronie kokpitu ten przełącznik. Teraz wyłączyłem to, tak jest rozzbrojone, nawet włącza nam się te okienko do sterowania tutaj kierownicą. Teraz uzbroiłem i jak poruszamy suwaczkiem, no to widzimy, że ta kierownica też nam się przesuwa. Więc to okienko też możemy sobie otworzyć, chyba gdzieś tutaj będzie z menu. Grand Operation, tak, i to jest ta opcja, dobra. Także jest uzbrojone. Co to jeszcze tutaj sterowaniem przednim kołem, tu mamy konfigurację. I tu warto sobie włączyć tą opcję, że tutaj pedały orczyka, o właśnie lewo-prawo, będą jednocześnie sterowały przednim kołem, chociaż tutaj kierownicą nie ruszają, ale zobaczmy czy tak, że mamy pełny zakres ruchów poprzez orczyk, a nie poprzez osobną kierownicę, co jest dla mnie ułatwieniem po prostu. Jest to mniej realistyczna opcja, ale no u mnie w symulatorze ułatwia to życie po prostu. No, żeby nie ruszać tutaj dodatkowo tym suwaczkiem, tak? Bo wtedy byśmy musieli tutaj skręcać kółkiem przednim tym suwakiem. To sobie wycentruję. I jeszcze sobie włączyłem, że mikstura, w sensie mój kontroler do mieszanki, kontroluje speed breaki. To też jest bardzo fajna konfiguracja, tak przy okazji, bo teraz ruszam sobie miksturą mieszanką na kontrolerze moim, a rusza mi się wajcha od speed breaków, także bardzo fajnie. Tu mamy inne opcje, nie wszystkie potrzebujemy. Developer mode nie potrzebujemy, to jest dla programistów. View follow tiller, tu nawet jakiś widok podążania za kołem. To może być przydatne, ewentualnie może jak się steruje tym przednim kołem, nie wiem, nie testowałem tego. I mamy też włączenie przepustnicy, znaczy automatycznego ciągu. Takie oszustwo, można powiedzieć, ale też i ułatwienie, tak? Bo w tym samolocie musimy sami ręcznie sterować przepustnicą, a tutaj
twórcy tego samolotu we FlightGear dodali nam taką opcję, że możemy sobie włączyć automatyczny ciąg, który będzie nam trzymał przepustnicę sam. Ale to sobie zobaczymy, może podczas lotu przetestujemy to. Idziemy dalej z checklistą, bo tak, dalej mamy Flight Controls, tak, sprawdzamy sobie, dajmy tu sobie Flight Controls i tak, mamy ekran z powierzchniami sterowymi, no i sprawdzamy, czy nam tu wszystko działa, lewo, prawo, lewo działa, do siebie, od siebie działa i tutaj rudder działa i spoilery działają, wysuwają się, dobra. Idąc dalej, anti-ice switches, tak, przełączniki do odladzania tutaj samolotu, tak, tu mamy panel anti-ice i w zasadzie, dajmy Ctrl C, no tutaj niewiele działa, znaczy, jeżeli chodzi o szyby, to mamy zawsze w pozycji low, więc można powiedzieć, że są odladzane, ale propsy mamy zawsze na off, więc te wszystkie rurki pitota i tak dalej, czujniki ciśnienia statycznego, jakby nie można włączyć odladzania tego, tych elementów, ale no, widocznie nie są nadmodelowane, więc nie trzeba. Ale możemy włączyć odladzanie dla skrzydeł i tu chyba silników, tak. Ale to na razie nie będę włączał, bo temperaturkę mamy nawet chyba dodatnią, a ewentualnie podczas startu sobie włączymy, jak będziemy wlatywali w chmury. A mamy temperaturę 6 stopni, no nie jest zbyt ciepło. Dobra, klapy. Klapy na 8 albo na 20, jeżeli jesteśmy tutaj bardziej obciążeni. Damy sobie, ja sobie dam na 8. Trim, tutaj sprawdzamy na ICAS, tylko dajmy sobie, a chyba jest trim, tak, mamy trim, ale jak damy też sobie stats, to tak samo tutaj mamy ustaw, nastaw trymu. No i tak, tutaj jest dziwna informacja, bo jest 0 stopni, nie wiem, czy tam około, jak mamy chyba obciążenie 50 tysięcy funtów, albo 0,5 stopni nose up, jeżeli mamy 70 tysięcy funtów, ale ta informacja, coś jest chyba zupełnie tak, bo dla mnie to jest bardzo mało i to oznacza, że nos będzie bardzo mocno szedł w dół. Ja sobie zostawię ten nastaw 4,4, ewentualnie bym go nawet podniósł, do może nawet na 5, bo jednak już z doświadczenia wiem, że no, że to te 0 to coś nie tak, tak, to lepiej ja tak nie będę ustawiał. OK, Flight Director dajemy na on. Tutaj na autopilocie mamy Flight Director i włącza nam się to znaczenie, jak mamy lecieć. Tak, Heading Back na oś pasa. Czyli na 80. Teraz włączmy sobie te ekrany. Może te już pozamykam. I kręcimy heading bugiem na 80. No w sumie navigation display, o, potrzebuje 80, to będzie nie w tą stronę, to będzie w tą stronę. Zobaczmy z shiftem, czy da się tu przyspieszyć, nie da się przyspieszyć, no niestety tutaj trzeba się trochę nakręcić. Dobrze, jest heading bug ustawiony i heading bug, altitude bug, mam nastaw na 10 tysięcy, na razie sobie tak zostawię. Tu mamy pokrętło AD, tu będziemy sobie zmieniali ten nastaw później, podczas już lotu. Radio nawigacyjne ustawiamy, no ja ustawiłem sobie ILS-a, to mi na razie wystarczy. Taxi clearance, transponder, no tu mamy transponder, możemy sobie ustawić ewentualnie, tu musimy najpierw potwierdzić, że chcemy wybrać ATC. I teraz możemy kręcić, tak, kręcić tutaj dużym pokrętłem dla dwóch pierwszych liczb i drugim pokrętłem małym dla dwóch ostatnich liczb. Także tak tu możemy to nastawiać. Światła taxi, dobrze, dajmy overhead panel, a tu nie widać tych świateł, to są światła taxi, włączmy, no i release parking brake i możemy kołować, ale tak, tutaj jeszcze jest parę rzeczy do zrobienia, zobaczmy, tak, stab trimy są włączone, upewniamy się, że tutaj jest podświetlone, ale też musimy włączyć sobie jodampera, bo tego nawet nie było na checkliście.
Też sobie zmienimy NavSource. Tu mamy informację, jaki jest nasz NavSource obecny, że na Localizer, tak, czyli nawigacja jest radiowa. A ja chcę lecieć zgodnie z planem, wedle planu i potrzebuję do tego, tak będziemy wykorzystywali autopilota, więc chcę się przełączyć na sterowanie przez komputer, więc musimy zmienić NavSource, kręcąc pokrętłem zmieniamy na Flight Management System i upewniamy się, że tak mamy i wtedy samolot będzie podążał zgodnie z planem lotu na autopilocie. Ale jeszcze druga rzecz, tutaj mamy ten ekran nawigacyjny i... A, i to jest tutaj to pokrętło format. Nam zmienia jakby format tak wyświetlania tutaj informacji i ja o chcę sobie włączyć chyba jeszcze dalej tak informację, żebym widział też no plan lotu, tak, naszą trasę, po której będziemy lecieli. A małym pokrętłem tutaj sobie zmieniamy range, tak, zasięg. Więc może sobie taki nawet ustawię. Tak, tu chyba wygląda ok. Jeszcze prędkość może sobie nastawmy wyższą. Ja sobie dam 250. To niestety też shiftem się chyba nie da kręcić. 250, dobra. Tak, to jest prędkość, której nie powinniśmy przekraczać do 10 000 stóp wysokości, więc warto o tym pamiętać. Zobaczę, czym to wyjdzie. Bo tutaj prędkość musimy, o prędkość musimy sami zadbać. Dobra. Także to chyba wygląda na tyle. Jeżeli chodzi tutaj o przygotowanie do kołowania, teraz ja sobie sprawdzę na mapie, jak się tu wykołować. Tak, także tutaj w prawo, jeżeli chodzi o ogon samolotu i tutaj sobie dokołujemy. Dobra. Dajemy sobie pushback, gdzieś tu pewnie jest może w ground operation. Aha, jeszcze jedna rzecz ważna, ok. Dajemy sobie tutaj właśnie ground operation i air data reference. Bo teraz jak zmieniliśmy sobie wagę, zatankowaliśmy, to te prędkości, tak, V1, VR i V2, musimy sobie dać autoconfig, o, one mi się zmieniły i bardzo dobrze, bo to zależy od mojej wagi samolotu, więc teraz to mi się to też tutaj powinno wprowadzić i tak, wygląda, że jest ok, czyli będziemy startować przy 124 węzłach. Dobra, tu mam jeszcze decision high, tu mi sobie o 250, to do lądowania się przyda. Dobrze, i tu mamy pushback, dajmy sobie pushback i podłączmy tutaj pojazd. No jest pojazd, a jedzie sobie, dobra, nie widać go, bo z budynku się wyłania. No musimy odblokować hamulec postojowy, shift B i na minusie, żeby tutaj właśnie się cofać. Tu mamy feet per second, tak, czyli stopy na sekundę, prędkość. O, taka dziwna jednostka. A tak, my tutaj wykręcimy sobie w prawą stronę ogonem i podkołujemy tam gdzieś pewnie na lewo. Dobra. Dobrze, wykręcajmy. No dobrze, możemy odblokować nasz samochodzik i wyłączmy to. No nawet tutaj nie muszę specjalnie ingerować w przepustnicę, bo zaczął mi kołować samodzielnie. Przyhamujmy, zobaczmy, czy działają hamulce. No bardzo, bardzo, z bardzo dużym opóźnieniem mam wrażenie działają. Dobrze, i tam, o, jakaś łódeczka jest. To będziemy musieli sobie podkołować w lewo. No, rozpędziłem się bardzo. Hamuj, hamuj.
No, bardzo słabe są hamulce, muszę przyznać. Także trzeba troszkę przywyknąć do tego. W ogóle mam wrażenie, że chyba jest silny wiatr. Nie, 8 węzłów. Mamy trochę chmur. Ale bardzo szybko się rozpędzam. Na ciągu jałowym ciągle. Dobrze, zatrzymajmy się przed progiem. Okej, zatrzymuj, hamuj, hamuj. Dobra, shift B. No, jest żaglóweczka przed nami. Dobrze, zobaczmy checklistę. Pomoc checklisty tego samolotu i jesteśmy teraz before takeoff. Dobrze, sprawdzamy instrumenty, czy mam wszystko dobrze. Myślę, że jest ok. Referencyjne prędkości mamy ustawione. Klapy, check, że jest na 8. Tu możemy potwierdzić, że jest na 8. I spoilery są schowane, tak. Odwracacze ciągu uzbrajamy. No, chodzi o to, że jak będzie zaniechanie startu, to żebyśmy sobie mogli włączyć ciąg wsteczny. No, ustawiamy się na pasie. Landing light, taxi light off. Stroby włączamy i przełączamy crossfit manual off. Dobrze, to teraz wszystko zrobię. Czyli tak, światło lądowania. Taxi off. Stroby, a logo też sobie włączmy. Czemuż nie? I no i ten crossfit na manual. Tak, tam jest podświetlone. Tak, manual. Dobra. Tu jeszcze sprawdzę, co mamy napisane. Bo wygląda ok. No i możemy się wtaczać. Chyba akurat nic nam nie leci. No, rękaw pokazuje wiatr, że jest dosyć silny. Dobrze, Shift B. No, sam się toczy, dobra. Powoli się toczy. Okej, 0,8 lewy. Dobrze, to przyhamuję jeszcze, bo tak, zobaczmy przepustnicę, mamy toga i powinniśmy ją dać na toga. Mamy też max power. Przycisku toga chyba nie ma, bo tu też jest przycisk toga. Przynajmniej go nie widzę. Tak, chyba nie jest zamodelowany. Więc po prostu użyję przepustnicy, dając pełny ciąg. Tam już ktoś kołuje, dobra. Także startujemy i będziemy później nawracać. Prawie, że nawracać. Może otworzę sobie jeszcze to okienko. Dobra, rozpędzamy. I jest rotate. No tak, ściągał w lewo trochę. Okej. Okay. Podwozie w górę, no, podwozie. Troszkę mocno go zadarłem. Dobrze, lecimy troszkę w lewo. Klapy.
i włączmy autopilota, czyli włączmy VS, autopilot oraz nav. Ok, czemu tak zanurkował? Ok, jestem na minusowym VS-ie. Nie, 3800, nawet na dużym. Może zmniejszę na 2000. Ojej, klapy jeszcze schowam, dobra. I zwalniamy przepustnicę, bo się rozpędza zbyt bardzo. 250. 250 trzeba otrzymać. Dobra, jest 250. To trzeba uważać na właśnie ciąg. Dobra, zbijamy się. 1700 stóp na minutę teraz. To jest 2200 ustawione, dobra. Ok, autopilot wygląda, że wykonuje. Wyłączmy teraz tego crossfita. Jak było na automatycznie, rozbrójmy wsteczne i tu jest rozbrojony spoiler, dobra, spoiler jest schowany, ok, klapy są schowane, dobra. Dobrze, zbijamy, widzę teraz, że tracę prędkość, więc troszkę przepustnicę do przodu, żeby ta prędkość tak nie spadała. Okej, okay, lecimy sobie. Fajne chmurki mamy dzisiaj. No i całe tutaj Vancouver widać, jest potężne miasto. A w oddali też mamy ładne góry. No ustawiłem sobie właśnie tekstury zimowe, ale też zmieniłem trochę środowisko, że tutaj ustawiłem sobie środowisko ustawienia. Ok, wykręca nam w prawo. A, tu nie ustawiłem. Pora jesienna sobie ustawmy. Bardziej pora jesienna, wilgotność, no, żeby było trochę, jest trochę wilgotno. Także wlatujemy tutaj w chmurki, może włączmy sobie tutaj te anti-icy dla skrzydła i silniki. W sumie mogliśmy to zrobić troszkę wcześniej, zanim wlecieliśmy w chmury. Ale okej, okay, wykręca nam tutaj ten ciasny zakręt. Prędkość troszkę spada, może ją podniosę teraz. Zbliżamy się do 10 tysięcy, powoli. Tak, mamy alarm, że za 1000 osiągniemy naszą wysokość, więc ja już ją podbiję sobie. Podbijmy sobie wysokość dalej. Wejdziemy już na 30. I trzeba się tutaj teraz naskrolować. To jest troszkę udręka, że nie ma tutaj przyspieszenia scrollowania, jeżeli chodzi o klawisz Shift, bo to już się staje takim standardem w samolotach Flight Gear, że z Shiftem przyspieszamy. Dobra, jest 30. Jest 10 tysięcy ponad, więc możemy wyłączyć światła lądowania, wyłączyć stroba. Powiemy ludziom, że mogą odpiąć pasy. I możemy przyspieszyć, tak? Możemy już lecieć szybciej niż 250, więc dam na razie pełny ciąg. Niech mi tutaj samolot przyspieszy. I no pełny ciąg tutaj na przepustnicy w tej chwili to jest climb, tak, a nie gdzieś tam max power. Więc jest ok. I sobie tutaj ciśniemy dalej, ok. Tak tu się nam prezentuje nasz samolocik. CRJ700. No jak weźmiemy, tak jak mówiłem, wersję 700, nie 700, tylko 900 i te 1000, to zobaczymy, że one są dużo dłuższe, tak? Ten kadłub, jakby szerokość kadłuba jest taka sama, bo to jest ten taki wąskokadłubowy, ale jednak będą dużo dłuższe te samoloty i będą też miały większą rozpiętość skrzydeł.
No i oczywiście zabiorą więcej pasażerów i polecą też dalej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o ten extend range i long range. Ja tutaj szaleję z prędkością, więc odetnę przekucnicę trochę. Tak na 300 bym się może ustabilizował. Możemy też sobie teraz... O nie, heading. Heading możemy sobie ustawić tam, gdzie jesteśmy. Ale na speed tutaj zwiększmy sobie tak do 300, żeby ten heading back nam wskazywał mniej więcej prędkość, jaką chcemy mieć. Dobra. I wzbijamy dalej. Tu może na range sobie zmienię teraz na jakiś dalszy widok, o, żeby widzieć kolejny punkt trasy. Będziemy mieć zakręt o 90 stopni. No, samolot ma tutaj no, fajnie zrobione systemy, bo są te ekrany ACAS i rzeczywiście możemy tutaj się przełączać i podglądać różne systemy. Zobaczmy sobie teraz, co my tu mamy. Tu mamy presuryzację, tak? Mamy tutaj pobieranie, znaczy układ bleed, nie presuryzację tyle, co układ bleed, gdzie możemy sobie właśnie podejrzeć, jak jest pobierane powietrze z silników, przepływa przez paki, temperatury. Akurat tu jest dziwnie, że tak dziwnie nisko ta temperatura jest, 25 stopni tylko. Tu jest 85 i do kokpitu nam wpada 20 stopni i do kabiny też 20 stopni. Dosyć chłodno, 20 stopni. Tak, z APU jest odcięte. Pobieranie powietrza. Mamy hydraulikę, 300 PSI, jest ok. Widzimy, że jest zasilane, jaki układ jest zasilany, także też jest fajnie to wymienione. Także, że ster kierunku, ster wysokości, co tu jest, rail, nie wiem co to jest w zasadzie, spoilery i tak dalej, więc tu widzimy, jak ten płyt hydrauliczny jest pompowany i tak dalej, więc wszystko tutaj można zobaczyć. Tu są te nasze pompy hydrauliczne, 1B, A2 i tak dalej, więc też możemy zobaczyć. Ok, ja tu ciągle tracę prędkość. Może nawet za ostro się już wzbijam na taką, na takiej wysokości. Może zmniejszmy. 1800 dam. Co mamy dalej? Hydraulika AC-DC, czyli prąd. Tutaj nasze generatory prądu w silnikach. IDG1, IDG2, generatory i mamy 400 Hz, 150 W. Tu mamy 0 kilo VA. Tak to w zasadzie wygląda. Co nam tutaj zasila magistralę? Pierwszą, drugą. Essential Bus, tak, zasila lewy silnik. O, przyspieszyliśmy nieźle. Jakiś podmuch wiatru. No, trzeba ciągle kontrolować prędkość. Dobra, teraz zwalniamy. Ok. Zobaczmy dalej. Dalej mamy paliwo. Tak, widzimy tutaj, jak paliwo pompowane jest do silników. Mamy zbiornik lewy, prawy, tu trochę ciemne są te linie niebieskie i tak nie widać. Ale mamy tutaj też kilogramy, ilość paliwa w kilogramach w każdym zbiorniku. I APU jest odcięte od paliwa, tak, tu widzimy te wszystkie też zawory. Także to fajnie, fajnie jest porobione. Mamy flight control, co już widzieliśmy, powierzchnie sterowe. Tu mamy też trymery pokazane. No i mamy anti-icy. O właśnie, anti-icy możemy już wyłączyć, bo chmur nie ma, więc ja wyłączę. Tak, tu widzimy, że się rzeczywiście ogrzewanie skrzydeł wyłączyło. Silniki też wyłączę, ale nie widzę różnicy. No tak, to chyba nie działa za bardzo w takim razie. A, ditching włączyłem, dobra. Także... tu mamy anti-icy, mamy drzwi, tak? Drzwi pozamykane wszystkie. No, także tutaj tak systemy są całkiem spoko, że mamy te ekrany, bo no tak mówię, że spoko, bo jednak mamy bardzo fajne samoloty we Flight Gear, a jednak tak systemów nie mają odzorowanych dobrze. Brakuje tego elementu często w takich dużych samolotach we Flight Gear, że nie mamy tych wszystkich ekranów pokazanych. A tutaj one są, tak? Tutaj jest to porobione i bardzo fajnie. Chociaż brakuje właśnie wielu elementów innych, typu właśnie no, wpisywanie tutaj radia, tu nie działa,
mimo że są te przyciski, to no nie widać na przykład wyboru, takie niedopracowania jeszcze są, tak samo MCDU, jak mówiłem, w ogóle jest nieoperatywne, to na przykład brakuje podpisów pod tymi przyciskami, też by się przydały, no, chyba że one rzeczywiście nie są podpisane, ale chyba nie, wydaje mi się, dobra. No i wiele tu elementów jeszcze nie ma, tak, chociażby tej dźwigni do hamulca. Ok, wykręcamy tu sobie dalej na kolejny etap lotu. Tu widzimy, a może dam zooma, będzie lepiej tutaj patrzeć na jeszcze większym ekranie. Tak, kolory magenta, mamy nasz następny punkt, do którego lecimy. Jego dystans i estymatę czasową, kiedy tam będziemy. Tutaj na niebiesko mamy punkt, w którym już byliśmy i który mijamy właśnie. To jest ten Duncn, czy jak to się tam czyta. A na biało mamy teraz punkty, do których lecimy, znaczy, które są następne za tym punktem, do którego lecimy. I też mamy estymaty dystansowe i czasowe. No, za 23 minuty będę na Helms. Dobra. Ale coś wolno lecę, coś ciągle wolno lecę. I jeszcze przyspieszmy. A dam teraz pełny ciąg. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Ale zaraz wypoziomujemy lot, więc nabiorę prędkości. Tak, mamy wiatr ze strzałeczką. Jak miewam, to jest wiatr i kierunek wiatru i siła wiatru. Mamy też prędkości, tak? To jest czas UTC, godzina 18:45. Prędkość True Air Speed 406, Grand Speed 405. No, pokrywa się dosyć. TAS z Grand Speed. Temperatura SAT minus 52 stopnie Celsjusza. A TAT mamy nil, tak? Mam jakiś błąd, nie jest to obliczane. No, to znaczy błąd we flygi, to nie jest, że tak samolot się zachowuje. Ok, mam włączone jakieś pomoce nawigacyjne tutaj, bliskie lotniska mamy włączone. Ciekawe, jak tu się jeszcze operuje, żeby zmienić sobie informacje. No tak, tu możemy sobie zmieniać pomoce nawigacyjne. Możemy je wyłączyć, w zasadzie teraz ich nie używam. Ok, 30 tysięcy za 1000 stóp, więc zaraz będziemy na naszej docelowej wysokości. Tu co ciekawe, mamy wycieraczki i one działają, tak? Włączmy sobie slow i wycieraczka sobie chodzi. Możemy dać szybsze wycieranie i wyłączamy. Dobra. Ok, mamy 30 tysięcy i teraz samolot przeszedł w utrzymywanie tej wysokości, ale co zauważyłem też, co, nie wiem czy tak powinno być, nie włącza nam się alt, jakby. Mi się wydaje, że to powinno być podświetlone, bo on tak naprawdę trzyma te 30 cały czas, tak jakby był włączony alt. Tylko nam się to nie podświetla na autopilocie. Ja teraz mocno przyspieszam, więc odciągnę przepustnicę. Ohoho, chyba nam ciśnienie skoczyło albo coś, bo albo wiatr. Co tu się dzieje? Rozbujał się. No, panie, takich rzeczy to by jeszcze nie robiłeś. No, nieźle się huśta. Co tu się stało? Dobrze, dajmy heading, nie speed, heading. Nie wiem, chyba mu wyłączę autopilota, żeby przestał się huśtać. Czy się wynormuje w końcu? Okej, okay, unormował się. Dobra, damy nawa.
Dobrze, zobaczmy sobie teraz tą automatyczną przepustnicę, bo teraz tak, właśnie jak mówiłem, tutaj musimy ręcznie ciągle pilnować przepustnicą prędkości. Zobaczmy jeszcze, jak to działa tak, bo mamy do wyboru albo trzymanie właśnie Alta, albo VS-a, albo trzymanie prędkości. I zobaczmy, jak damy teraz speed, to on, żeby trzymać prędkość, albo musi zadrzeć nos do góry i to właśnie teraz robi, bo on chce przyspieszyć. Znaczy on chce zwolnić, sorry, chce teraz zwolnić, to zadziera nos do góry po to, żeby właśnie zwolnić. Dlatego to działa zamiennie, że albo możemy sterować prędkością, albo możemy sterować wysokością na autopilocie. Więc tu jest coś za coś. Nie możemy jednocześnie i prędkości, i wysokości. Tak, bo z kolei jakbyśmy chcieli przyspieszyć, to on musi zanurkować. A teraz zresztą poszedł mi mega, tak, zanurkował. A jak włączymy Alt, no to wyłączy się speed, tak? Czyli jest coś za coś. Nie możemy sterować jednym ani drugim. Ale tutaj, jak mówiłem, twórcy tego samolotu dodali nam takie ułatwienie, które jest nierealistyczne, bo tak to nie działa w tym samolocie. To działa tak, jak przed chwilą widzieliśmy, że możemy sobie włączyć teraz przycisk Auto Throttle. Mamy kółeczka, które nam mówią, że automatyczna przepustnica zadziałała. I teraz samolot będzie trzymał mój nastaw 299. O. I teraz się rzeczywiście ustawia na 299 i automatycznie rusza mi przepustnicą. To może teraz tego nie widać, ale ja sobie teraz na przykład zmienię prędkość. A co ja kręcę, ale co się tu nie rusza? A, jestem teraz w trybie Mach. No, także ja zmieniam teraz Mach. Ok, nie na to patrzę. I rzeczywiście on mi zwalnia, tak? I rusza przepustnicą. A jak zwiększymy liczbę Macha na 274, to zwiększa ciąg. Chociaż nie, przepustnica się nie rusza. Nie jest to animowane, ale słychać, że widać po obrotach silnika, że rzeczywiście. No i po tym, że nabiera prędkości, że rzeczywiście rusza mi tą przepustnicą automatycznie samolot, ale jednocześnie trzyma mi wysokość, tak? Ciągle Alt jest włączony i wysokość jest niezmienna, także tutaj jest takie, no, ułatwienie i możemy sobie włączyć Auto Throttle. Ale dobrze, ja sobie wyłączę, nie będę tutaj latał z Auto Throttle, będziemy latali tak, jak ten samolot rzeczywiście jest zbudowany. Dobrze. Także to możemy sobie wyłączyć teraz. Ja wam powiem, że się wzbił na te 30, bo tak troszkę nie jest na 30. A, nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy. Nie przeszedłem na ciśnienie standardowe, co rzeczywiście miałem zrobić przy wysokości 18 tysięcy stóp, zapomniałem. O bardzo ważne rzeczy, także żeby to zrobić, wystarczy kliknąć pokrętło baro, je się też wciska i ustawia nam się tak 29,92 cal sub kartęci, czyli ciśnienie standardowe i widzimy, że no, różnica była tam ponad 300 stóp, więc taki mój fail. Dobrze, ja powiem, żeby się wzbił na 3000 pomału. 30 tysięcy. Okej, okay. Tu nam się chmurki odrysowują. No, zobaczmy sobie te widoczki. No ten jest widok ciekawy, niespotykany. A, jest helikopter, dobra. Bardzo fajnie. I mamy tutaj z kabiny i rzeczywiście kabina jest wymodelowana, nawet jak na standardy Flight Geara całkiem fajnie, bo widziałem gorsze kabiny. Mamy też sygnalizację, tutaj akurat nie palić w tej chwili. Zapięć pasy jest zgaszone. No i takie przyciemniane szyby mają pasażerowie, widzę. Tu jest widok na całą kabinę.
zobaczmy sobie widok przelotowy. Może tu jeszcze mamy tower. O, właśnie ten. Dobra, pociskamy mocno, że aż doszedłem prawie do overspeeda. No, trzeba ciągle uważać na tą prędkość. Dobra. Pilot. Idziemy, że tu jesteśmy w naszym planie lotu. Zobaczmy dalej, jak tu. To jeszcze kawałek, tak. Także tutaj od tego punktu się zaczyna nasz star. Także tu będzie się zaczynał nasz star, dobra. Zobaczmy, co tu mamy jeszcze za opcje, bo nie wszystkie menu pokazałem. Mamy, no, select livery, możemy sobie zmienić malowanie. Nawet w locie. O, proszę. Mamy jakąś też linię amerykańską. Amerykański orzeł. Mamy blanka, czyli bez malowania. I mamy też British Airways. No dobrze, wróćmy sobie do United Express i pilot, i co my tu mamy dalej w menu, Bombardier. Tak, tu mamy to okienko widoków, mamy dalej, no znowu mocno przyspieszyłem. Dalej mamy ten control panel dla ACAS, czyli to jest to okienko z przyciskami, dobra. Dalej mamy światła i to też jest fajne, że możemy sobie na szybko tutaj włączyć światła poprzez, no nie musimy szukać ich w kokpicie, tak? Mamy wszystko w jednym okienku. Mamy landing light, tak? Wszystko widzę, że działa. Stroby. Mamy też te podświetlenia. O, ekrany, dobra. No spoko, fajnie. Światło flut. Dobra, mamy światełka. Select Multiplier Co-Pilot, tak? Możemy sobie tutaj dołączyć drugiego pilota jako osobę, no, po połączeniu się z Multiplier, tak? Może tutaj druga osoba do nas dołączyć. O ile ta druga osoba wybierze sobie ten sam samolot, ale w modelu Co-Pilot. Czy tam First Officer, o tak, pierwszy oficer to się nazywało. I wtedy możemy sobie tutaj wskazać taką osobę, jak będziemy Multiplier, i powiedzieć, żeby ona dołączyła do naszego kokpitu. Chociaż te Dual Control, jak już pokazywałem wam już chyba jakiś czas temu, może już 2 lata będzie, to nie działa zbyt dobrze. I tu mamy jeszcze takie coś jak podejrzenie sobie tych prędkości referencyjnych dla poszczególnych klap, dla startu i dla lądowania. Tylko musimy sobie ustalić wagę samolotu i co ciekawe w kilogramach. Nie wiem dlaczego w kilogramach, skoro tutaj wszystko jest... Czy nie, tu jest w kilogramach, akurat jest w kilogramach rzeczywiście, bo to jest paliwo w kilogramach. A nie w funtach, ale FlightGear pokazuje nam w funtach, więc musielibyśmy sobie to jeszcze przeliczyć. Ale wtedy, jak sobie to ustawimy, to możemy rzeczywiście zobaczyć, jakie powinny być prędkości referencyjne do startu na 8 i na 20, jeżeli chodzi o klapy, oraz do lądowania, z jaką prędkością powinniśmy lądować. No ja będę lądował na 30, nie, na 40, 45 to jest maksymalnie. Co ten autopilot robi? Wykręca w lewo. No dziwnie punkt chce załapać, że wykręca tak dokładnie na ten punkt, a później prostuje i wykręca tam, gdzie powinien. No, troszkę ten autopilot mógłby lepiej działać, ale dobra. Także jakbyśmy znali wagę naszego samolotu, jaką będziemy mieli podczas lądowania. A czemu to już nie działa? A, rozumiem, bo on mi to odświeża chyba. Wedle mojej obecnej wagi. Tak, mi się wydaje. A to było super, bo nie muszę nic zmieniać. Nie muszę przeliczać wagi, tylko od razu widzę, że powinienem lądować na pełnych klapach z prędkością 125 węzłów. No to super. To można sobie podejrzeć to, jak nie zapomnę przy podejściu. Mamy in-flight start. Nie mam pojęcia, co to jest. Wygląda jak start silników podczas lotu, ale nie będę tego klikał. Nie wiem, co to w zasadzie robi. No i mamy tą konfigurację, co już widzieliśmy. Mamy failursy, co już widzieliśmy. Mamy info, to też widzieliśmy, tak.
No i Grand Operation, tak, to mamy akurat wszystko. Drzwi sobie nie widzieliśmy, tak, ale tu mamy otwieranie drzwi. No, w powietrzu drzwi nie będę otwierał. Także mamy szybkie zamykanie, otwieranie drzwi. Tu jeżeli chodzi o sztuczny horyzont ten pomocniczy, to coś tu jest nie tak. Tak jakby ta pompka próżniowa mu nie działała i nie może napędzać żyroskopu i po prostu tak no, jest ochlapnięty jak właśnie bez zasilania. Także nie wiem czemu to ciągle opada to. Coś jest nie tak z tym wskaźnikiem. Ale taki mankament zauważyłem. To też jest taki mankament, że ciągle mamy taśmę na czerwono pierwszego oficera Copilota, tak? Czyli coś tu też jest nie tak, ale reszta chyba wygląda tak samo. No, takie błędy dziwne. Oj, teraz mocno zwolniłem. Możemy przyspieszyć. No jeżeli chodzi o autopilota, to właśnie tu mamy autopilot engage, włączamy autopilota XFR, to nawet nie wiem za bardzo co oznacza. Mamy turbo, ale te przyciski nie działają. Mamy speed, czyli trzymanie prędkości, approach to przy łapaniu ILS-a do lądowania. To sobie użyjemy, trzymanie headingu, tak, to już normalka, nawa, czyli lot wedle nawigacji, wedle FMS albo no, na przykład do Wora też używamy nawa. Alt, trzymanie wysokości. Tam, na tej wysokości, na której się znajdujemy. Czyli na przykład teraz 30 tysięcy, a nie tej, jaką sobie ustawiliśmy tutaj. No i VS to jest prędkość pionowa. Trzymanie prędkości pionowej. No i mamy pokrętło do trzymania prędkości pionowej. Mamy też ograniczenie zakrętów do jednej i drugiej. Czy to działa? Tak, ten to jest operatywny. Tu mamy BCL, nie operatywny, a to jest back course, tak, czyli odwrotność działania, na przykład podejścia ILS i tak dalej. AP disconnect, tak, wyłączy nam APU. Nie APU, wyłączy nam autopilota. Co ja gadam. Dobra, i nastaw kursu. Tylko tu akurat nie mamy informacji o żadnym kursie, no bo to jest potrzebne dla Wora. To tak w skrócie. Dobra. No to w tym samolocie za bardzo presuryzacją się chyba nie zajmujemy, bo mamy nastaw chyba tym pokrętłem. Powinniśmy też sobie nastawić, tak, ono nie jest operatywne. Powinniśmy sobie nastawić elewację lotniska, tak żeby samolot wiedział, no jakie tutaj ciśnienie sobie ustawić w kabinie. Tak, żeby ludzie wysiadając z samolotu nie doznali jakiegoś szoku związanego z ciśnieniem. No ale tutaj tego nie nastawiamy w tym samolocie. Znaczy w rzeczywistym nastawiamy, ale nie w tym we Flygear. Nie jest to symulowane. Znowu się troszkę rozbujał, ale chyba się unormował. Okej, mamy tu jakieś spore góry przed nami. Ale mamy jakiś feler z terenem. Widzę, że nie doczytał mi się teren. No tam góra wystaje zza chmur, także jest górzysty teren. No ale znowu ta bolączka Flightgeara, że nie doczytuje mi terenu, a jak się lata pierwszy raz gdzieś, to mogłem pobrać ten teren może wcześniej. To tutaj się doczytuje w locie i niestety, jak widać, coś nie nadąża tego wczytywać. No bo musi to jeszcze pobrać z internetu i tak dalej. Ale to... O, teraz doczytał. Przecież widać, jak te chmury wypełnia. Co też nie wygląda dobrze.
W sumie chyba można zobaczyć, jak są porobione kafle pogodowe. Bo rozumiem, że taka, że to jest taka no, kwadratowa powierzchnia tych chmur i on ją wypełnia jako kafel pogodowy. Tak samo tutaj wypełnił sobie kafel pogodowy chmurkami, bo uznał, że tutaj takie chmury powinny być tak umiejscowione. A tu mamy rzeczywiście chyba góry już na powierzchni niemalże chmur. Tak, te góry są na poziomie chmur. Dobrze, samolot znowu coś szaleje, się rozhuśtał. No, straszny klatkarz teraz, coś te klatki pospadały. Może przez tą ilość chmur trochę, bo jest ich dużo. Dobrze, przepustnicę znowu troszkę muszę odciąć, bo widzę, że lecę ciut za szybko. No, Grand Speed mamy 460 prawie węzłów. Więc całkiem ładnie. Tutaj pociskamy. Kliknijmy heading, niech się ustawi, bo będziemy jeszcze zakręcać w prawo. Możemy zajrzeć też w checklisty, czy coś tam może nie ominąłem. Co tam w ogóle jest napisane, jeżeli chodzi o co by, mieliśmy climb. Mieliśmy, teraz jesteśmy na cruise. No, mamy tylko oznaczenia dla pasażerów wedle tam potrzeby. Tak, informacje, pobranie informacji o wietrze i ciśnieniu atmosferycznym na lotnisku tam docelowym, żeby uzyskać tutaj uzyskanie chyba pozwolenia tutaj na lądowanie, ILS frekwencji, żeby sobie sprawdzić i top of descent, żeby sobie obliczyć. Dalej będziemy mieli descent. Musimy mieć informację o pogodzie pasażerów, tak. O, co on tak w lewo znowu nerwowo idzie? No tutaj właśnie ten feller znowu straszy mnie to, straszy mnie to, że ten samolot coś odwala, ale rzeczywiście trochę odwala, bo musi zawsze chyba tutaj wyrównać w lewo, żeby przechwycić punkt i dopiero znowu wyrównuje i skręca gdzie powinien. Dobra. Anti-icy, co my tu mamy? On below 10 000, żeby włączyć. Tak, bo będziemy zniżać. Prędkość 250, poniżej 10 000 stóp. Altimeter na transition level, żeby zmienić, dobrze. Airspeed obliczyć sobie. Clearance uzyskać pozwolenie. Autopilot heading hold force vector. Ok, to jeżeli chodzi o wektorowanie, chyba. I mamy ILS frequency ustawić na nav 1, ILS kurs ustawić. No, kursu sobie nie ustawiłem, ale nie jest to raczej potrzebne. Właściwie ile na to zostało? Dobrze, schodzimy z tym VS. Musimy zacząć schodzić, bo przegapimy.
Co on znowu odwala, że tak ostro w lewo chce? No dobra. Równa. Dobrze, zejdźmy na razie 2000 stóp. Chociaż nie, może się pośpieszyłem. Czyli się pośpieszyłem. Tu już będę miał ILS-a. Tu muszę być na 4000. Tak, ustawmy sobie jeszcze na Alt. Okej, włączę mi teraz trzymanie. Najpierw trzeba ustawić Alt docelowy, czyli ja już ustawię 4000 tutaj wedle ograniczeń. Albo na razie 10, bo dużo kręcenia. Dajmy VS. I sobie zniżajmy może te 2000 stóp na minutę. Dobra. Tak, tu muszę być na 4000, ale do tego punktu będę miał jeszcze no niedużo, 26 mil morskich. To zwiększmy zniżanie na 3000 może. Użyję spoilerów, bo przyspieszam. Dałem spoilery na maksa. Przepustnica odcięta. Dobra. No i możemy tutaj dać pasażerom zapiąć pasy. Anti-ice'y możemy włączyć. Landing lights to poniżej 10 tysięcy, dobrze. Także tu zniżamy. Ja teraz ustawię Alt dalej na, 10, na 4000 z 10. Dobrze, prędkość dosyć niska, poniżej 450. Możemy też. A tu jestem w machach teraz. W zasadzie on mi przełącza. Ok, teraz jestem w węzłach. Tak, tu sobie klikamy, żeby przełączyć się z machów na węzły. Jeśli chodzi o nastaw, wstawię sobie 250 na razie prędkość, żeby tak mieć wskaźnik, gdzie ta prędkość jest. Ok, mniej więcej tutaj. Dobra, jest. No i zniżamy, zniżamy. Ja tu może sobie jeszcze przybliżę. Przycina mi troszkę ten flight gear. Może za dużo ekranów. Zrobię sobie troszkę zooma. Dobra. No i miałem zobaczyć 10R. Wybierz lotnisko. Portland. Szukaj Portland 10R, 10 prawy, 119 dokładnie kurs. No, ustawmy sobie radio, wyposażenie radio 119. Jest 110,5 częstotliwość. Znowu autopilot odwala w lewo, żeby odbić w prawo. Ok, 18 tysięcy, więc powinniśmy jeszcze zobaczyć sobie, wybierz lotnisko, Portland, tu ciśnienie w Portland jest 30,51, więc przechodzimy na ciśnienie lokalne, dosyć wysokie, 30, ile tam było, 51, tak? Tak. Jest 30,51. Dobra. No mam nadzieję, że zdążę zniżyć. Chyba nie zdążę zniżyć. Wysunę już klapy na 1, żeby mieć większy opór. Bo też za szybko lecę. Bo widzę, że ledwo wykręciłem zakręt. Ok, tylko tak to ja mam overspeeda.
No nie, dobrze, zagapiłem się i jesteśmy za wysoko. Mamy raptem 11 mil morskich, żeby wykręcić już na ILS-a. Coś tu jeszcze trzeba zrobić. No, trzeba sobie też zmienić później właśnie NAV source na NAV 1, ale to żeby właśnie podejść sobie na ILS-a. Dobrze, zbliżamy się do 10 tysięcy. Więc włączymy sobie światła lądowania i włączymy sobie stroby. Zobaczmy sobie jeszcze trasę, bo kolejny punkt ma wysokość 2900. To myślę, że mogę sobie dać teraz 2900. 2900. Dobrze, wykręcamy już na lotnisko. Za oknem nic nie widać, jesteśmy w chmurach. Dobrze, ja troszkę zmniejszę teraz to opadanie. No, kręcisz, kręcisz. Bo mam już 4400. Dajemy 1800. Dobrze, udało się zniżyć. Myślałem już o go around, że trzeba będzie odejść chyba drugi krąg, ale powinniśmy tutaj dobić, chociaż teraz dam mu na razie alta, bo troszkę chyba za szybko teraz będę się obniżał. A teraz sobie troszkę zbiję prędkość. 220, dobrze. Dobrze, tu mamy 2900. Dajmy sobie teraz klapy, uzbrojmy ciąg wsteczny i zniżajmy teraz sobie na nasze 2900, może 1400 stóp na minutę. Dobrze, ciąg odciąłem. No, górzyście tu jest, górzyście tu jest.
ale mamy nasze 2900. Dobrze, prędkość, bo dobrze, 200 możemy trzymać. Dobra. No, nisko chmury są, słaba widoczność. No i zaraz będziemy przechwytywali ILS-a. Myślę, że już możemy to chyba zrobić. Zmienimy sobie nav source na o, lock 1. I teraz samolot już łapie localizer. Dobra. Tu widzimy sytuację tego localizera. Jest ok. Glide slope jeszcze nie widać. Później mamy kolejny punkt na 2000. OK, przychwytujemy ścieżkę na pas. Będziemy mogli zejść na 2000, może też zmienię sobie nastaw na 2000. Okay, jest glide slope, więc włączamy sobie approach i przechwycimy sobie właśnie ścieżkę schodzenia. Zobaczmy klapy. Tak, schodzimy, przechwyciliśmy ścieżkę. Teraz się rozpędzam, odetnę trochę ciąg. Dobra, mam nadzieję, że to wszystko zrobiłem. Światła są, stroby są. Zapiąć pasy są. Dobra. No, nic nie widać. No to jedziemy z klapami dalej. Dobra, jest tylko informacja lock 1. Mamy decision high 250. Wysuniemy podwozie. OK. Coś widać, jest lotnisko. Wyłoniło się. A my sobie jeszcze zwalniamy. O właśnie, miałem zobaczyć szybko tutaj. 125, tak? Z taką prędkością powinniśmy usiąść przy klapach 45, a ja mam zamiar dać właśnie takie klapy. Więc dajemy klapy 45. No, jakieś tam samoloty chyba się kręcą. Okej, mocno teraz zwalniam. No. Tak, uzbroiłem tutaj rewersy, dobra. No i tak, ten samolot nie ma autolendu, nie posadzi się sam. Tutaj musimy odpiąć autopilota i posadzić po prostu się sami. Więc tak to tutaj wygląda w tym samolocie. Okej, mniej więcej staram się trzymać te 125 węzłów, ale troszkę spada mi prędkość. Może niedobrze, że spada. Bo dosyć szybko spada. Dobra, nie dolecę. O, widzę, że mamy jakiś samolot na pasie. No nie. Mam nadzieję, że on zaraz wystartuje, bo on chyba startuje.
Tak, chyba startuje. Bo się przesuwa. Dobrze, wygląda wszystko dobrze. Prędkość 120 już troszkę mi spadła. Dobra. Too low. Dobrze, ja mam minimum, ja wyłączę autopilota i siadamy ręcznie. Dobrze, przepustnica Vidal. Troszkę krzywo. Ale dobra, siedzimy. Delete, ciąg wsteczny. Hamujemy jeszcze kołami. Spoilery, ciekaw jestem, czy mi się... Chyba mi się nie włączyły spoilery. Tak, to użyjemy. No tam jest jakiś samolot, on chyba wylądował. Tak. Dobrze, prędkość chyba 40. Wyłączamy odwracacze i tu sobie zjedziemy. Może na tym następnym sobie zjadę. Spoilery schowam. I zjedziemy sobie tutaj. No nie ma zjazdów namalowanych. To okienko sobie już zamknę. No i tam są gdzieś na środku terminale po prawej, tam sobie pojadę. Tylko tu jeszcze schowamy klapy. Zrobię to już chyba. Dobra. Nie widzę, gdzie kołuje. Klapy schowane. Odzbroimy. Wsteczne. Światła lądowania wyłączymy. Taksi włączymy. Stroby wyłączymy. I kołujemy. Dobra. Nie wiem, czy ta tekstura jest taka rozmazana. Mam włączone filtrowanie anizotropowe 16-krotne, a to wygląda paskudnie. Coś jest... Nie wiem czemu, chyba co nie działa to anizotropowe filtrowanie. No i mamy tutaj jakieś terminale. To jest ciekawe, że mamy jakiś blok mieszkalny. No to jest chyba po prostu tak uznał algorytm z OpenStreetMap, że nie, to jest jakiś budynek i przybrał temu budynkowi taką teksturę. Troszkę nie bardzo. Nawet nie troszkę, tylko bardzo nie bardzo. Dobra, hamujemy. I tu sobie wykręcę w lewo i no, gdzieś tam sobie po prostu podjadę, chociaż widzę, że tutaj wszyscy stają. Ale dobrze, ja sobie podkołuję tutaj. I może koło tego budynku mieszkalnego się zatrzymał. No, samolot troszkę hamuje, ale jeszcze mogę trochę podjechać. Dobrze, hamujemy. O, teraz światła widzę. Shift B, hamulec postojowy i jesteśmy. Jesteśmy na parkingu, a zobaczmy sobie checklistę, jak już robię checklistę. Checklista samolotu, co my tu mamy, landing był, after landing, flaps up, tu mam wszystko na zielono, mam, możemy flight director wyłączyć i parking, tax light off, wyłączamy światła taxi, parking brake jest, Ground power włączamy. Jeszcze się nie załączył, bo silniki działają. Throttle cutoff, odcinamy silniki.
lewy, prawy. OK. Fuel pumps off. Pompy idą w off. Generatory silników w off. Beacon off, bo silniki już nie pracują. I co tu mamy? Światło jak wymagano, dobra. To na razie mamy, dobra, logo i nawa. Logo mogę też zgasić. I mamy passenger side off. Możecie tutaj ludziki odpiąć sobie pasy i wyjść. Okej, okay, on chce też, żeby to wyłączyć, żeby nie palić, dobra. Otwieramy drzwi. Wypuszczamy ludzi. Doors. Dobra. I jest shutdown pełny. Anti-ice switch, ok. Uwzględniono to. Hydraulic pumps. Pompy hydrauliczne. Tu akurat środkowym trzeba klikać. To wszystko wyłączyć. Światła off i bateria off i jesteśmy wyłączeni, czyli tu zostały nam światła, czyli nawy tylko zostały. Ale tu nie ma wszystkiego chyba, bo tak, wyłączymy sobie stab trim i wyłączymy sobie jodampera. To też bym zrobił i może jeszcze właśnie rozbrójmy koło sterowe, to też bym zrobił. Dobra, master caution. I możemy wyłączyć baterię i zasilanie zewnętrzne i jesteśmy wyłączeni. No, drzwi są otwarte. Ale w takim też stanie zastaliśmy ten samolot. Także to tyle. Tyle w tym odcinku, w tym lataniu. Poleciliśmy sobie bombardierem CRJ-700. Samolot z jednej strony fajnie ma, że ma te systemy porobione, z drugiej strony dużo rzeczy brakuje. Jeżeli chodzi o MCDU i tam inne jeszcze no, elementy kokpitu po prostu, ale też autopilot troszkę dziwnie się zachowuje, mógłby lepiej tutaj latać. No model lotu, jak mówiłem, jest Yasim. Tutaj to, co ja teraz zaprezentowałem. Jest jeszcze model lotu JSB Sim. Ciekaw jestem, czy tam autopilot działałby lepiej, ale tam widziałem, że nie działają inne elementy, jak na przykład nie można chyba nawet wybrać malowania. Także tam pewne elementy po prostu też są niedostępne. Także zawsze coś za coś. No i ta przepustnica, tak? Ciągle trzeba tą przepustnicą operować. No ale tutaj twórcy dodali nam opcję, że nie musimy. Tak, możemy sobie ułatwić życie, jeśli chcemy. Dobrze, to tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego odcinka. Cześć.